Witajcie! Dzisiaj mam bardzo ciekawy sprzęt i słuchajcie uważnie, jest to ładowarka teleskopowa Giant 5040-8 model z 2021 roku, która ma przebiegu 781 godzin teraz. Wczoraj przyjechała, dziś już jest ogłaszana. I wymiary tej ładowarki 1,60 m jest szeroka, 3,13 m długość bez łyżki i 191 cm jest wysoka ta maszyna. Podnosi na 5 metrów, zobaczcie. Wagę 2 tony 115 kg. Oczywiście na 5 metrów podnosi mniej, ale taki ma udźwig ta maszyna. I jest naprawdę fajna, nowoczesna. Zobaczcie, już mamy takie fajne światła. Już tutaj sobie moc zwiększamy, to podświetlenie nam się po prostu zwiększa. No, takie fajne bajerki. Tu mamy klimatyzację, nie wiem czy tu widzicie, ale tu jest... Kurczę. O. Tam jest panel od klimy. Tu jest ręczny hamulec, tak fajnie umieszczony, bo tu z lewej strony już nie było na to miejsca. A tu jest jazda. Ciach do przodu i jedziemy do przodu. Napęd hydrostatyczny. To jest naprawdę niesamowita ładowareczka. Takie fajne, małe, zwinne. A tutaj obraca się w miejscu. Nie chcę tu komuś zahaczyć audioli. Ale zobaczcie, jak to się wykręca. To bez problemu przejechałem. Taka mini zabaweczka. A trzeba przyjechać, pojeździć. Najlepiej szybko kupować, bo zaraz się sprzeda. Nowa taka kosztuje 250 tysięcy. U nas jak zwykle znacznie taniej. Patrzcie, tu mamy teleskop. Jak w standardowej teleskopówce wysuwamy sobie teleskop. Dwie funkcje naraz, a w sumie to trzy, bo jeszcze jadę nią, opuszczam. Wszystko działa, wszystko naraz, także jest... Aha, silnik jest 3-cylindrowa Kubota. Może zgaszę, żeby nie było słychać. Silnik to 3-cylindrowa Kubota o mocy 50 koni mechanicznych. Opony są pierwsze, oczywiście Mitasy 37, 15, 50 na 15. I te opony są praktycznie nowe. Widzicie, 36 tydzień, 20 rok. Mamy jeszcze wszędzie centki, te paski. I tak to wygląda, tu absolutnie nie ma żadnych wycieków. Zobaczcie, na mostach są jeszcze naklejki. Most Carraro. O żadnych luzach i tak dalej nie ma mowy. Tak to wygląda z wierzchu. Musicie przyznać, że jest piękna ładowareczka. Produkcja holenderska jest tego sprzętu. Hydrauliczne blokowanie sprzętu. Tutaj mamy też do krokodyla wyjścia. Łyżka jest praktycznie nowa. I no, tylko łyżkę do niej mam. Tak przyjechała wczoraj z łyżką. Giant GT 5048. Taki fajny, mały sprzęcik wyprodukowany w Holandii. Tak to wygląda w środku. Tu są jeszcze oryginalne instrukcje od silnika i tak dalej. Tu zobaczcie, ładne radyjko. Kabina jest komfortowa. Aha, tu mamy masę maszyny, 3200 kg, tutaj macie Holandia, produkcja, więc nie jest to żaden chiński sprzęt, proszę nie mylić. Radyjko z USB. Giant. Bardzo fajna ładowareczka. Moim zdaniem świetna. Z
sprawa dla kogoś, to mam mało miejsca. Sprzęt jest praktycznie nowy. Zobaczcie. To nie jest tu absolutnie nic malowane. Mówię, wczoraj dojechała, dziś tutaj już jest ogłoszona. Silniczek Kubota japoński, a więc najlepszy w swojej klasie. Co tu wam jeszcze pokazać? Filtr, oczywiście wszystko jest oryginał. Tak to wygląda, moi drodzy. Przepraszam, spieszyć się, kupować, bo będzie dużo taniej niż nowa. Super zabawka, na pewno będzie robić super robotę. Pozdrawiam, do usłyszenia.